Dzień dobry. Tak właśnie się prezentuje miasto po 10 odcinkach. Jeżeli chodzi co takiego dokładnie się zaczynało. Otóż na samym początku to wszystko zaczęło się mniej więcej od tej okolicy, gdzie zaczęto najpierw budować tą dzielnicę mieszkaną, no i strefę przemysłową. W kolejnym czasie zaczęto budować to właśnie tą autoekologiczną dzielnicę oraz jeszcze wybudowano park miejski. Później dalej poprowadzono do tej autostradę, między innymi po to, aby zmniejszyć w ogóle ten cały, żeby całkowicie zmniejszyć tutaj ruch. Następnym krokiem było budowa między innymi tutaj tej oto wielkiej dzielnicy strefy przemysłu wydobywczego. Dalej poprowadzono autostradę, gdzie zrobiono między innymi wjazd na tą wyspę, a także zrobiono łącznik, który właśnie łączy się tutaj. Co bardzo dobrze usprawiedliwi, co bardzo mocno uzdrażniło ruch. Następnie zrobiłem jeszcze kolejną tutaj dzielnicę, tym przykładem dzielnicę turystyczną wraz z zaprojektowanym węzłem. Dobrze, i co było dalej? Dalej jeśli chodziło, było budowa raczej jeszcze tak, tej dzielnicy, między innymi tego fragmentu dzielnicy. No i zaczęto również, no i później rozpoczęło się tam jeszcze. I jeszcze dodatkowo zaczęto budować jeszcze tą dzielnicę, w tym oto fragment dzielnicy, gdzie na samym początku zaczęto również dodawać tramwaje, co było bardzo ważne, i po dzielnicy i po całym mieście jak na razie jeżdżą sobie tramwaje. No i później tak, była dalsza rozbudowa tej dzielnicy, gdzie udało się jeszcze wybudować jeden z pierwszych takich obiektów, bardzo ważnych obiektów, jakim jest zderzacz hadronów. Więc już mamy całkowitą bonus do edukacji. No i na ostatnim odcinku zająłem się budową właśnie tego oto pięknego węzła, który właśnie się tak prezentuje. A po odcinku zająłem jeszcze rozbudową tą dzielnicę, aby mieć nadzieję, że z tej dzielnicy faktycznie mieszkańcy faktycznie z tego węzła ludzie korzystają. I to wszystko, co chciałem w ogóle powiedzieć. Na razie.